To ja. Oczywiście chciałem Państwa zapewnić, że moja krucjata walki z przestępczością za pomocą narkomanii oczywiście trwa i wygrywam 10-0. Przekonałem się, że najgorsi przestępcy to są onaniści. To onaniści zużywają i podkradają kilokalorie społeczne ze społeczeństwu, które potrzebuje energii do walki z koronawirusem. Podczas jednej onanistycznej przestępczości onanista zużywa 2000 kilokalorii. To jest tyle, ile zawiera pudy, jednostka miary to jest. Ile zawiera pudy ziemniaków. To tak, jakby onanista zapierdolił Państwo z piwnicy worek kartofli. Zagotowało się oczywiście we mnie i nastraszyłem się do walki bardzo i zrobiłem pierwszego onanistę i uzależniłem go na początku od sadzy. Brał dożylnie, węgiel drzewny, to gówno dało oczywiście. Więc w Wikipedii wyczytałem, że jest narkotyk współczesny bardzo, który nazywa się wieszanie na szczytowanie. Trzeba spleść sobie taki poręczny sznur wisielczy, zadzierzgnąć sobie na szyi i przyduszać się. I to daje orgazmy. Codziennie to sprawdzam i to cudnie działa. Urwanie głowy, mówiłem, spróbujcie. No więc uzależniłem go od tego przyduszania i skurwiel przedawkował. Któregoś dnia szarpnął i udusił się. Próbowałem odsudzić go wielokrotnie, gwałcąc go, zapamiętale, ale proforma. Nie udało się. Wypierdoliłem go przez okno na wywrotkę. Wywrotka wywiozła go. Wywiozła go w pizdu. Pozbyłem się jednego przestępcę narkomanią, oczywiście. No i co?